Witam Państwa serdecznie. Tematem dzisiejszego spotkania będzie susza. Ponieważ problem ten ma wiele aspektów, przedstawimy go w trzy osoby. Dorota Posłowska-Tyszewska, Joanna Stróżewska oraz Grzegorz Sinicyn. Reprezentujemy Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Nie ma jednej definicji suszy. Susza jest na pewno zjawiskiem naturalnym i można ją określić jako długotrwałe i obejmujące znaczny obszar zmniejszenie dostępności wody. Zmniejszenie w stosunku do warunków typowych dla tego obszaru. A jednocześnie bardzo często mówimy o suszy jako zjawisku społeczno-gospodarczym. Wówczas mamy na myśli skutki, jakie susza wywołuje w naszej gospodarce i życiu codziennym. Na przykład braki odpowiedniej ilości wody do produkcji rolnej, braki wody do chłodzenia w elektrociepłowniach, albo też konieczność podstawiania beczkowozów z wodą dla zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności. Bliskie temu pojęciu społeczno-gospodarcze skutki suszy są pojęcia deficytów bądź niedoborów wody. Deficyty to braki wody do realizacji konkretnego zadania i niewątpliwie mogą być one wywoływane przez suszę. Ale susza nie jest ich jedyną przyczyną. Często powodowane są one przez nadmierne w stosunku do występujących zasobów potrzeby wodne albo też nieodpowiednią jakość wody. Gdy wrócimy do analizowania zjawiska susz, tego naturalnego zjawiska, jakim jest susza, to zauważymy, że w zależności od czasu trwania i intensywności zmniejszenie wody może się przenosić na kolejne komponenty środowiska. Mówimy wówczas o fazach rozwoju suszy. Mamy suszę najpierw meteorologiczną, potem rolniczą bądź glebową i następnie przy braku odpowiednio dużych opadów przekształca się ona w suszę hydrologiczną i hydrogeologiczną. Susza meteorologiczna jest związana z brakiem opadu lub zmianach częstotliwości i wysokości opadu. Woda obecna w atmosferze we wszystkich trzech stanach skupienia podlega przemianom fazowym. Z punktu widzenia zjawiska suszy istotne jest przejście z postaci pary wodnej do kropli chmurowej i kropli deszczu i w ten sposób woda z atmosfery zasila glebę i zbiorniki wodne. Proces, który działa w drugą stronę, to parowanie z powierzchni gruntu i z roślin. Jeśli przeważa parowanie, będziemy mieć do czynienia z suszą meteorologiczną. Takie zjawisko może wystąpić albo w przypadku opadów niewielkich, albo w przypadku zjawisk prowadzących do zwiększonego parowania, na przykład wzrostu temperatury. Istotne jest również, czy w okresie zimowym zalega pokrywa śnieżna i jak długi jest czas zalegania pokrywy śnieżnej. Patrząc na tendencje nad obszarem całego kontynentu europejskiego, można zauważyć, że różnice temperatury, wilgotności powietrza, wilgotności gleby i wysokości opadu nie są lokalne. I dotyczą one nie tylko Polski, ale obejmują znaczny obszar Europy i Azji. Tego typu zestawienia przygotowuje co miesiąc europejski serwis zmian klimatu Copernicus. Jak widać na załączonych mapach, kwiecień 2020 był zdecydowanie bardziej suchy niż średnia z okresu 30-letniego na przełomie XX i XXI wieku. Ponieważ żyjemy w okresie przyspieszających zmian klimatu, istotne jest, jak w tym kontekście wygląda zagrożenie suszą w przyszłości. Oczywiście nie umiemy określić dokładnie, jaki będzie klimat za 30 lub 50 lat, bo zależy to od wielu czynników, m.in. od aktywności antropogenicznej, czyli od emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rozważamy dwa scenariusze, czyli tak zwany scenariusz umiarkowany, określany akronimem RCP 4,5, i to jest ścieżka zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona wdrożenie technologii niskoemisyjnych, ograniczenie śladu węglowego i zwiększenie powierzchni zalesionych. Ten scenariusz przedstawia na wykresach linia niebieska. Scenariusz RCP 8,5 to utrzymanie trendu wzrostowego liczby ludności na świecie i ciągły wzrost zapotrzebowania na energię przy relatywnie niewielkiej poprawie efektywności energetycznej i znaczącym udziale paliw kopalnych. Niezależnie od scenariusza, w Polsce prognozowany jest wzrost temperatury i jest on znacznie silniejszy w RCP 8,5, który przedstawiony jest linią czerwoną. Pomimo tendencji wzrostowej wysokości opadu,
może prowadzić to do częstszego występowania zjawiska suszy w przyszłości. Jak przed chwilą powiedziała koleżanka, dla przebiegu suszy mają znaczenie relacje pomiędzy parowaniem i opadem. O suszy glebowej mówimy wtedy, gdy przewaga parowania utrzymuje się wystarczająco długo, by doprowadzić do zużycia wody zretencjonowanej w glebie. Ale na tempo rozwoju suszy glebowej wpływają oprócz warunków meteorologicznych inne czynniki. Rodzaj pokrywy roślinnej, no bo od tego zależy wielkość parowania, oraz warunki środowiskowe, na przykład pojemność wodna gleb, a także działalność rolnicza, na przykład odwodnienia, bez zatrzymywania zamiarów wodnych na przyszłość. Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, który jest Państwowym Instytutem Badawczym. Wyniki oceny suszy glebowej dla pierwszych 6 dekad sezonu wegetacyjnego 2020 roku tutaj przedstawiliśmy na mapie. Na pierwszej z nich jest klimatyczny bilans wodny, czyli niedobór opadów w stosunku do wskaźnikowego parowania standardowej rośliny. A na drugiej już niedobór opadu dla konkretnej, wybranej uprawy. Jung nie jest tym jedynym ośrodkiem, który zajmuje się suszą rolniczą. Oceny prowadzi również Instytut Geodezji i Kartografii i wykorzystuje w swoich pracach obrazy satelitarne. W dostępnym serwisie można prześledzić, jak zmieniały się warunki wzrostu upraw rolnych i zamieszczone tutaj mapy pokazują sytuację, pierwsza z nich, ta po lewej stronie, z końca kwietnia 2020 roku, gdzie zdecydowanie dominują warunki suche oraz po pewnych opadach poprawa sytuacji, która wystąpiła w drugim tygodniu maja. Jeżeli przewaga parowania nad opadem ciągle trwa, przeciąga się w czasie, kurczą się zapasy wody glebowej, przepływy w rzekach pochodzą wtedy wyłącznie z dopływu wody podziemnej. Wtedy zaczynamy mówić o tym kolejnym etapie suszy, o suszy hydrologicznej. Jej czas trwania, zasięg i intensywność zależą od warunków, również od warunków geograficznych, klimatycznych obszaru. Zmiany wielkości przepływów występują zawsze. Na tutaj przedstawionym wykresie pokazujemy wieloletnią zmienność odpływu rzecznego z terenu Polski. Można zobaczyć, w jakim zakresie ona się waha. Ale o suszy hydrologicznej mówimy wtedy, gdy nastąpi zmniejszenie przepływów poniżej pewnej charakterystycznej wielkości dla danej lokalizacji. Negatywne skutki dla społeczeństwa i gospodarki mogą pogłębiać, jak już wspomnieliśmy wcześniej, zanieczyszczenie i nadmierne w stosunku do zasobów pobory wody dla realizacji różnego rodzaju potrzeb. Monitoring zjawisk hydrologicznych prowadzony jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który jest Państwowym Instytutem Badawczym. Wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie realizuje on projekt Stop Suszy. Na wykresach przedstawione są przepływy Odry, to z lewej strony, i z Wisły, ta z prawej części, w wybranych przekrojach. Ze wszystkich tych wykresów wynika, że począwszy mniej więcej od końca marca, obserwowane przepływy należą do 10% najniższych wartości z okresu wieloletniego. Albo też w niektórych sytuacjach, jak na przykład na Odrze, są mniejsze niż te, które wcześniej występowały w tym sezonie roku. Trochę inaczej jest, jeżeli chodzi o suszę hydrologiczną. Woda znajdująca się pod ziemią i z której korzystamy jako zasoby, znajduje się dosyć głęboko pod powierzchnią terenu. Najbardziej narażone na suszę są warstwy położone najbliżej powierzchni terenu. Są to tak zwane pierwsze poziomy wodonośne, które zasilane są poprzez infiltrację wód opadowych lub wodę pochodzącą z topnienia pokrywy śnieżnej. Istotne jest, że problem niedoboru wody w tych warstwach jest rozłożony przestrzennie. Na mapie opracowanej przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną, na której przedstawiono prognozę występowania niżówki hydrogeologicznej dla czerwca 2020 roku, widać pewne rejony, które mogą być zagrożone niedoborem wody. Należy również zauważyć, że w Polsce około 70% wody przeznaczonej do spożycia pochodzi właśnie z ujęć wód podziemnych. Jednak występują rejony, czy też miasta, które z wód podziemnych nie korzystają lub korzystają w bardzo małym stopniu.
Przykładowo w Warszawie ponad 90% wód pochodzi z ujęć wód powierzchniowych, a nie z wód podziemnych. W przypadku wystąpienia suszy hydrogeologicznej utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę mogą pojawić się w płytkich, indywidualnych studniach gospodarczych oraz na ujęciach komunalnych, które eksploatują pierwszy poziom wodonośny. Jednak problem taki pojawia się stosunkowo rzadko, choć w mediach często można słyszeć, szczególnie w mniejszych miejscowościach, aby zmniejszać zużycie wody, bo zabraknie jej studni. Nie do końca to jest prawdą, ponieważ wzmożony pobór wody, na przykład intensywne podlewanie trawników, może prowadzić do spadków ciśnienia w sieci wodociągowej lub do awarii pomp na ujęciu. W takim przypadku nie mamy do czynienia z suszą, ale z ograniczeniami technicznymi samego ujęcia i sieci przesyłowej. Ujęcie po prostu nie jest w stanie dostarczyć wody w takiej ilości, na którą jest zapotrzebowanie w danym momencie. Susze hydrogeologiczne występują i będą występowały. Jednak można zauważyć, że w ostatnich dziesięcioleciach jest to proces, który się nasila. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy prowadzi na terenie całego kraju monitoring wód podziemnych dla wybranych punktów obserwacyjnych. Na wykresach przedstawiono przebiegi czasowe głębokości zalegania wód podziemnych dla dwóch wybranych punktów. Jeden na terenie zlewni Wisły, drugi na terenie zlewni Odry. Można zaobserwować, szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, dosyć znaczne obniżenie się zwierciadła wód podziemnych związane z brakiem zasilania, czyli z suszą meteorologiczną. Dlatego też przedłużające się okresy bez opadów oraz bezśnieżne zimy będą miały również duży wpływ na zmniejszanie się zasobów wód podziemnych. Przejdźmy teraz do działań. Możliwe działania dla zapobiegania skutkom suszy można podzielić na dwie grupy. Działania bieżące podejmowane w ramach reagowania kryzysowego, które realizowane są w momencie wystąpienia zjawiska, oraz średnio bądź długoterminowe działania, które służą takiemu przygotowaniu się na wystąpienie suszy, by jej skutki były jak najmniej dotkliwe. Te działania służą zmniejszeniu ryzyka suszy i, co jest ważne, żeby były skuteczne, powinny być podejmowane, realizowane i ulepszane ciągle, przez cały czas. Niestety, dosyć często o suszy, tak samo zresztą jak i o powodzi, myślimy dopiero wtedy, gdy już są. Nasze zainteresowanie i niepokój i poczucie zagrożenia narastają. No i wreszcie kiedyś przychodzi deszcz, który tę trudną sytuację kończy. Wtedy, zadowoleni, że zagrożenie się skończyło, często popadamy w nic nie robienie. Ale niestety wiadomo, że następna susza się zdarzy. I dobrze by było, gdyby ta następna susza nas nie zaskoczyła. Przechodząc do działań, które realizujemy, można powiedzieć, że zarządzanie kryzysowe obejmuje przede wszystkim awaryjne dostarczanie wody, tam gdzie brakuje jej dla potrzeb bytowych, w gospodarstwach, dla ludzi, dla zwierząt, oraz wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń w użytkowaniu wody do różnych celów, na przykład do mycia samochodów albo podlewania trawników. Zarządzanie ryzykiem obejmuje m.in. racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, czyli wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód na podstawie dobrego rozpoznania wielkości zasobów. Oprócz tego zarządzanie kryzysowe obejmuje też realizowanie albo zachęcanie do realizacji, wspieranie na najróżniejszy sposób różnych inwestycji. Wracając na chwileczkę do obiegu wody w przyrodzie, możemy zauważyć, że każde działanie, które pozwoli na zmniejszenie szybkiego odpływu powierzchniowego bądź podpowierzchniowego na rzecz infiltracji, która jest znacznie wolniejszym procesem, i przepływu przez wody podziemne, co też jest znacznie wolniejszym procesem, posłuży łagodzeniu skutków suszy. A przypominając sobie przyczyny suszy i jej negatywnych skutków, tu po prawej stronie są wymienione, możemy również powiedzieć, że każde działanie, które pozwala na złagodzenie tych przyczyn, również służy zapobieganiu suszy bądź jej skutkom. W tym zakresie tutaj każdy z nas ma jakieś możliwości. Na przykład
Inne możliwości mamy na wsi, inne możliwości mamy w mieście, ale między innymi każdy z nas może i powinien uczestniczyć w podejmowaniu lokalnych decyzji. Takich jak wybetonowanie fragmentu osiedla, albo też odprowadzenie wody z rynny do beczki bądź na trawnik. Natomiast po stronie państwa są takie działania jak zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Tak samo tworzenie zachęt do wdrażania małej retencji. To są przykłady działań z zakresu małej retencji, które można podejmować w terenach pozamiejskich. Zachęt do modernizacji, melioracji albo też budowa zbiorników retencyjnych. Przy czym to ostatnie działanie ma znacząco negatywne oddziaływania na środowisko, więc rzetelna analiza skutków budowy taką decyzję powinna poprzeć. Jednym z rozwiązań przyszłościowych jest stworzenie tak zwanych miast gąbek. Idea tego typu miast powstała nie z powodu zapobiegania suszy, a wręcz przeciwnie, w celu ograniczenia występowania powodzi. Tym niemniej przyczynia się również do ograniczenia występowania suszy. Na czym ta koncepcja polega? Chodzi przede wszystkim o retencjonowanie jak największej ilości wody opadowej w mieście i na jego obrzeżach poprzez inwestycje, które pozwalają na jej zatrzymanie. Takimi inwestycjami mogą być na przykład ogrody deszczowe, zielone dachy, przepuszczalne chodniki z systemami odprowadzania nadmiaru wody, stawy, parki podmokłe, czy też podziemne zbiorniki do magazynowania wody. Takie rozwiązania już są obserwowane na świecie. Do liderów tego typu koncepcji należą takie kraje jak Chiny, Stany Zjednoczone, Dania czy też Japonia. Bardzo dziękujemy za uwagę i mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu pewne zagadnienia związane ze występowaniem suszy. Zapobieganie suszy i jej skutkom jest tematem bardzo istotnym i wymaga długofalowych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Ważne jest, aby podchodzić do tego problemu kompleksowo, a nie poprzez jednostkowe działania. Bo tylko przemyślane i konsekwentne wdrażanie szerokiego spektrum rozwiązań może przyczynić się do zrównoważonego korzystania z najcenniejszego zasobu naszej ziemi, jakim jest woda. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.